here we go again. Jedziemy z drugą partią najgłupszych komentarzy na tym kanale. A będą dzisiaj smaczki, także tym razem może jakiś chips w dłoń, no i lecimy. W dzisiejszym odcinku. Poczwaro nieczysta. Jebiesz kiłą i mogiłą. A sobie życzyłbym, żebym więcej nie trafił na ten bezwartościowy i toksyczny kanał. Jezus, jak ja nienawidzę takich ludzi. Trzy zdrowaśki, aleluja i do przodu jazda z kurwami. Jeszcze na samym początku chciałbym się tylko odnieść do pewnego komentarza spod poprzedniego odcinka i akurat ten nie był głupi, wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze puentował właśnie wypowiedź pewnego gościa tego, co mówił, że jak nie kręcę filmów, to nie mogę ich krytykować, więc wyświetlam wam teraz, przeczytajcie. No i faktycznie chyba tej swojej logiki tutaj nie przemyślał autor komentarza, no i idąc tą drogą tak naprawdę nikt nie może niczego ani nikogo krytykować, chyba że ktoś jest na przykład właśnie tym przysłowowym już tutaj u nas piekarzem, to wtedy może krytykować chleby i innych piekarzy, albo jak ktoś jest, no nie wiem, na przykład pracownikiem Żabki, to tylko on może krytykować innych pracowników Żabki, a tak to w ogóle krytyka nie powinna istnieć i nie wolno wyrażać swoich opinii, szczególnie w internecie, a już subiektywne, panie, kurwa, przestań z tym. A i nie zapomnijcie zostawić suba na kanale, bo tak z połowa ludzi przynajmniej, która ogląda, nie subuje, także warto to zrobić, uważam, a jeżeli komuś powiadomienia się krzaczą, dostajecie raz na jakiś czas albo w ogóle, to cofnijcie suba i dajcie go od nowa i od nowa też sobie po prostu włączcie dzwonek, to wszystko powinno być git. O, to też pamiętam, słuchajcie, bo ten komentarz naprawdę, no został w pamięci, nie da się ukryć i tutaj jest mi niezmiernie miło, czuję zaszczyt po prostu, bo sam Harry Potter mnie odwiedził, także uwaga, lecimy. Tylko jak już widzę poziom interpunkcji, to będzie ciężko, no ale dobra, spróbujemy przez to przebrnąć. Bo to jakiś spłakany widz po prostu się naprawdę, no wyżalił w komentarzu, okej, miło. Za każdym razem, jak na tym kanale oglądam recenzję jakiegoś fajnego horroru, to praktycznie zawsze osoba prowadząca narzeka na ten horror i 10 kropek. To już jest toksyczne i to bardzo. Ludziom się podoba. Oceny wysoko, ale jemu wiecznie coś nie pasuje. Wiecie, średnie na portalach to są z reguły średnie od widzów, którzy chodzą raz na jakiś czas do kina, prawda? Jeżeli ja oglądam tysięczny film w gatunku, to jasne, że będę wyłapywał tych rzeczy po prostu więcej, a to tak naprawdę niczego nie zmienia, bo to, że jemu się podobało, mi nie musiało, jest to oczywiste, więc to będę tutaj tłumaczył. Gdzie ja byłem? Taki krytyk z ciebie, że szkoda gadać. I to jest też bardzo śmieszny zarzut w moją stronę, który kilkukrotnie czytałem przynajmniej, ponieważ ja nigdy w życiu ani się krytykiem nie nazwałem, ani nigdzie też nie przedstawiłem jakichkolwiek, nie wiem, ukończonych kierunków filmowych, które by potwierdzały, że jestem krytykiem. Nie jestem, kurwa, krytykiem. Robię recenzje na YouTubie horrorów mojego ulubionego gatunku, tak czysto z pasji, hobbystycznie. Jaki ze mnie krytyk, to do żaden, ale tu akurat muszę się z tą zgodzić, faktycznie. Rozwaliło mnie, jak chwalisz Warrenów, że bardzo dobrze grają, też tak uważam, no to, no okej, okay, no to ma to sens faktycznie, ale nie o nich mi chodzi. Co na chuj o tym napisałeś? No kurwa, debil. Ale reżysera obsrałeś. Nie przypominam sobie, żebym wchodził w relacje intymne z jakimikolwiek reżyserami, a szczególnie już tymi hollywoodzkimi, z przyczyn dosyć prostych i troszeczkę daleko mam do Ameryki po prostu. No dobra, jest jedna Ameryka w Polsce, ale do tej oryginalnej, powiedzmy, mam naprawdę daleko, uwierzcie mi, nie bawiłem się w takie rzeczy. To nie jest to też jeden z moich fetyszów z całą pewnością. Mimo, że on też miał wpływ na to, jak wypadną Warrenowie w tym filmie XD. Okej, okay. Tutaj zapewne już mówimy o obecności 3 i o reżyserze La Llorony. Tak, aktorsko było dobrze i ten film w ogóle dostał ode mnie 6 na 10 albo 6 z plusem, czyli pozytywną ocenę, więc jest to jeden z aspektów, ten aktorski, który wyszedł dobrze, między innymi dzięki reżyserowi. Oczywiście, że tak, nie dorównał Jamesowi Wanowi, ale wyszło całkiem nieźle. Ty możesz mieć inne zdanie oczywiście na ten temat. To się ku spacja pynie trzyma i zwłaszcza oddzielenie ich od tego filmu i ocenianie to, co było dobre, oddzieliłeś od filmu XDDDD. Te XD nieźle podsumowuje, bo kurwa, ja już się pogubiłem w logice tej wypowiedzi, ja nie wiem, o co chodzi i jak oddzieliłem, jeżeli ocena 6 to jest za całokształt. Prawda jest taka, że ta część jest najlepsza. O, i się zaczyna, kurwa. No nie, no Harry Potter ma prawdę w garści jedyną. No więc okej, okay. No dobra, ty masz swoją prawdę, Harry, kurwa, co ja cię tam będę oceniał. Ale wiesz, co ci powiem, Harry? Tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wężej. Patrz trochę wężej, patrz trochę wężej. Jest najlepsza od dwóch poprzednich. Nie no, Harry to mówiłem, że ma problem tutaj z polskim, ale no zdarza się to jakby, okej, okay, po dwóch poprzednich części
Mimo, że one też były bardzo dobre. Nie widać po filmie, że był to inny reżyser. To Harry, mało filmów może oglądasz, albo nie jesteś zbytnio spostrzegawczy, ale widać akurat dosyć dobrze. A okazuje się, że ta część wyszła najlepiej. Zabójczy uśmieszek. Dobrze, Harry, masz swoje zdanie. Bardzo się cieszę. Gratuluję, że cię tak nauczono, bo to zupełnie słuszne podejście. Chyba masz już zrytą banię, patrząc, kto stoi na czele jakiego horroru i wtedy z góry zakładasz, że film do kitu XD. Ocena 6 na 10 bądź 6+, to jest pozytywna ocena. To jest prawie dobry film. Co nie znaczy, że jak jest prawie dobry, to że jest zły, tylko że jest kurwa niezły. Przed chwilą mówił, że reżyser jest ważny, a teraz mówi, że patrzenie na... Co? Ja oceniałem jego twórczość, jeżeli chodzi o reżyserię La Llorona, i że się obawiałem, co zrobi tutaj, ale dostał lepszy scenariusz. Wyszło lepiej, nie wyszło tak super jak Jamesowi Wanowi, bo on w te klocki umie trochę bardziej, a reżyser La Llorona jest i zarazem obecności trzy mniej doświadczonym reżyserem, co się przekłada na jakość filmu, ale kurwa, Harry tego nie kmini. Tyle w życiu horrorów widziałem, a nigdy nie patrzyłem na reżyserów. No to gratuluję, kurwa. Co ja mam ci powiedzieć? No, typie, przed chwilą sam mówiłeś, że zasługa reżysera, że Warrenowie dobrze grają. Nie patrzysz na reżyserów, ale ja robię recenzję filmu i patrz i na reżyserów, i na operatorów, i na montaż, i na muzykę, i na dźwięk. Także witamy w świecie recenzji, gdzie się patrzy na coś więcej niż na to, czy film ci się podobał, czy nie. Tak patrzyłem na kino, jak miałem 15 lat. Bo liczy się sam film, a nie reżyser. Kurwa, ty przed chwilą powiedział, że reżyser jest bardzo ważny. A kto kurwa odpowiada za ten film, jak nie reżyser? To jest niepojęta, zabójcza. Ty się sam zaorałeś, ja nawet nie muszę tego czytać do końca, no ale dobra. Nie będę taki, to jest długie, fajne, czytamy dalej. Bo w końcu to gotowy film oglądamy, a nie reżysera. No, z reguły reżyserzy stoją za kamerą, a nie przed kamerą. nie wiem, co odkryłeś w tym momencie, ale tak, reżyser bardzo, bardzo dużo jednak wkłada w film, prawda? I to jest jeden z główniejszych elementów, który stoi za tym, jak film ostatecznie właśnie wygląda, czyli ten finalny, gotowy produkt. On sam tego nie robił, więc na podstawie jednego człowieka ocenianie horrorów jest głupie. Typie, zrobiłem, nie wiem, ze 20-minutową recenzję i półtora godziny gdzieś tam podcast, czy godzina coś, więc jak kurwa na podstawie tylko reżysera mogłem ocenić ten film? W dodatku przypominam, nadal oceniłem go pozytywnie. Także co za głupoty są totalne, jeżeli przez godzinę podcastu gadaliśmy tylko o reżyserze, no to może weź obejrzy najpierw ten materiał i skończ pierdolić, właśnie pan po prostu. A typ mnie już podkurwił, nie? Już to stary komentarz, wiecie, obecność już trochę minęło od premiery, ale z twoich filmów to tylko narzekanie słychać. No powiem szczerze, że faktycznie narzekam na horrory, bo większość niestety jest no chujowa siłą rzeczy. Nie wiem jak to procentowo wygląda, czy 70 czy 90 jest chujowa, ale naprawdę czasami nawet z potencjalnie słabych, gdzieś tam ocenianych przez szeroką publikę jako słabe horrory, staram się wyciągnąć jakieś zalety i też jest też, że dużo pozytywnych recek było na tym kanale, no ale akurat trafiłeś na rzeczy typu La Llorona, obecność i zakonnica, no bo to cię pewnie interesowało i zobaczyłeś te narzekanko, no przykro mi jakby, no to musisz się z tym pogodzić, świat tak działa, nie? Życzę ci, żebyś w życiu miał okazję nagrać własny horror jako reżyser. To samo, co w poprzednim odcinku. Ten argument się nie starzeje. Chuj. No ja ci życzę, żebyś kiedyś miał szansę napisać długi komentarz, w którym zastosujesz jednak znaki interpunkcyjne i przejdziesz szkołę logicznego myślenia i wtedy też ci życzę, że naprawdę z twoją głową będzie lepiej. A sobie życzyłbym, żebym więcej nie trafił na ten bezwartościowy i toksyczny kanał. Mówisz, że zawsze trafiasz na recenzję i ja zawsze narzekam. Dalej go oglądasz, to już kolejna rzecz, bo trafiłeś tu przecież kurwa przypadkiem. Nie kliknąłeś w ten filmik, nie? Toksyczny i bezwartościowy kanał, bo Harry ma ból. Harry ma ból. Masz maść, Harry. Masz tu na ból dupciki i kawy mój. Po każdym filmie wychodzę stąd zły, wkurzony i z myślami, co za dziwny człowiek. A to akurat świadczy o tobie, bo tak bardzo możesz przeżyć innej opinii. To nie świadczy o mnie, ale po pierwszym takim, powiedzmy, czy drugim podejściu do kanału, który psuje mi nastrój, no ja bym po prostu wyszedł i nie oglądał i ty miałbyś spokój, ja bym robił swoje dalej, bo oczywiście ja swoje dalej robił będę, ty dalej będziesz pierdolił w internetach. Dla mnie tacy ludzie są toksyczni, że chwilę coś pogadają, a z drugiego człowieka cała pozytywna energia znika. No to ty kurwa masz smutno. Ty masz strasznie smutno. No to ja ci życzę w takim razie więcej dystansu do rzeczywistości, do samego siebie, do kurwa opinii w internecie, randomowego typa, jakim jestem z całą pewnością w skali tego kraju czy świata już w ogóle, także no. See ya later, alligator, ale mam nadzieję, że już się z Harrym nie spotkamy. O, Przemo wjechał, słuchajcie, to pamiętam, to było mocne, dobra uwaga, bo tu chyba jakiś głos Paulo Coelho powinienem zrobić, taki wyimaginowany mój. Poczwaro nieczysta, jebiesz kiłą i mogiłą, winicy i pierdolisz, nic wskazujesz. W ogóle te twoje wysrywy są z dupy.
A nie wiem, skąd indziej mogłyby być wysrywy, ale chyba, że zamiotowałeś kiedyś na przykład po ludzkiej stonodze, tak jak oni mogliby kupą z przełyku. Nie wiem, gościu, co ty robiłeś. Z wyrazaniami, nie wiem, co to znaczy, szacunku chuj ci w dupę. Widzisz i nie grzmisz. To jest też komentarz, który się pojawia naprawdę często tuż obok tych nie znasz się i tak dalej, tylko chyba nie mam więcej zeskrinowanych z tego, co pamiętam. Coś w stylu, że powinienem pokazywać więcej filmów, a mniej swojej twarzy. Tylko ja recenzuję naprawdę sporo premier. Oczywiście to jest ta główna seria, nie tylko, ale między innymi, gdzie skąd ja mam wziąć te fragmenty, jeżeli ten film leci w kinie. A poza tym to jest kurwa recenzja. Jeżeli robię recenzję bezspoilerową czy spoilerową, jeżeli są jakieś konieczne fragmenty, które ja uważam za takie, co trzeba pokazać w tych spoilerowych szczególnie, no to pokażę. Jeżeli robię premierową recenzję, no to gdzieś tam ze zwiastuna to, co mogę, staram się wrzucić, ale też nie za dużo, żeby nie spoilerować oczywiście. Natomiast no jeżeli już robię streszczenie, to tych fragmentów jest naprawdę dużo, wiadomo, bo taka jest wtedy konwencja odcinka. Ale jeżeli jest to zwykła recenzja, to przychodzisz tu na recenzję, nie przychodzisz tutaj oglądać filmu. Jeżeli chcesz obejrzeć film, to idź kurwa obejrzyj film, a później sobie obejrzyj recenzję. Jak się nie chce jej oglądać, to jej nie oglądaj. Bo wiecie, recenzja nie jest od tego, żeby kurwa cały film pokazać i mam wrażenie, że niektórzy tego niestety nie rozumieją. Jasne, są kanały, które gdzieś tam zarzucą cały materiał fragmentami i w ogóle nie ma ich twarzy, a podłożony właśnie pod to wszystko jest po prostu ich głos, ale to też raczej nie są recenzje premierowe albo w ogóle recenzje, to są bardziej już jakieś analizy, właśnie streszczenia i tak dalej, więc naprawdę, no, trzeba wiedzieć, na co się przychodzi. I na koniec jeszcze jeden całkiem mocny komentarz, to jest akurat spod live'a, na którym grałem w Until Dawna tam z rok temu, jakoś tak, killer, zabójczynik, pisze, dlaczego się nie skupiasz na grze? Jezus, jak ja nienawidzę takich ludzi. Troszeczkę współczuję gościowi, który nienawidzi ludzi, bo grają w gry tak jak chcą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest to gra single player, więc tak naprawdę, jeżeli robię live'a i dla mnie akurat po prostu w tym wypadku gra jest dodatkiem, a bardziej sobie chcę pogadać z ludźmi i tak po prostu dzielę uwagę pomiędzy czatem a grą, to to jest dla mnie zupełnie okej. Tobie się to nie musi podobać, ewentualnie nie musisz oglądać, jak stwierdzisz, że ci po prostu nie wchodzi taka rozgrywka, no i tyle. Ale żeby nienawidzieć, każdy gra jak chce, każdy ocenia jak chce. No cóż, tutaj wyświetlam teraz moją odpowiedź, po czym gościu się do niej zupełnie nie odniósł, tylko napisał, leci łapka w dół i nie będę tego oglądać. Brawo! Właśnie po to są łapki w dół, żebyś mógł wyrazić swoje niezadowolenie, chociaż teraz łapek w dół nie widać bez wtyczki. No to jest akurat chujowe, no ale twoja łapka umrze w tłumie, więc jakby nic to nie zmieniło. Dodałeś mi statystykę mimo wszystko tą łapką i komentarzem, nawet dwoma, więc bardzo ci dziękuję. No i napisałem jeszcze na sam koniec, że no i kurwa nikt ci nie każe, nie? Jakby okej, okay, nie musisz oglądać, ale gadać, że nienawidzisz ludzi, bo sobie grają tam w gierkę, to już naprawdę, ja nie wiem, co ty w poważnych sytuacjach musisz robić, jak reagować właśnie na jakieś spory międzyludzkie, gdzie ktoś coś odwali po prostu, a typ sobie siedzi i gra w gierkę, po prostu nie w tym stylu, jak ty byś chciał, bo przecież się zesra, jak się ja nie skupię, bo przecież to ty grasz, a nie ja na tym streamie, nie? To ty prowadzisz mojego streama. Jeszcze sobie łapkę dał najprawdopodobniej tutaj pod komentarzami w górę sam. Czemu mi się tak wydaje? No bo jest to materiał sprzed roku, więc akurat szansa na to, że killer wszedł i skomentował i za chwilę ktoś ten materiał też odkopał, tym bardziej, że to jest 4-godzinny prawie zapis live'a i też wszedł po prostu i coś od siebie chciał napisać albo popatrzeć i zarzucił wtedy lajka killerowi, jest raczej to mało prawdopodobne, prawda? Więc tym bardziej, że te łapki się pojawiły bezpośrednio po napisaniu jednego komentarza, zaraz tego drugiego też była już pod tym drugi łapka, także przyklasnąłeś sobie killer, ja ci też tutaj zaklaszczę, no idź już kurwa żyć pod kamień dalej. W tym odcinku to by było na tyle, chciałem, żeby ta seria była przynajmniej trylogią, więc postaram się jeszcze odkopać jakieś perełki. Mam jeszcze parę komentarzy, których nie użyłem, więc być może uda się mi coś z nich sklecić. A jeżeli nie, to zrobię mały research i jeszcze poszukam jakichś takich mniej fajnych bądź bardziej ciekawych komentarzy, ale takich, co pasują właśnie pod odcinek, jakaś tam różnorodność wiadomo, żeby była. No ale wiadomo, jeszcze na bieżąco gdzieś tam na przestrzeni kolejnych miesięcy też będą wpadały pewnie różne takie komentarze, także ten trzeci odcinek na takie zamknięcie trylogii jeszcze zrobię pewnie za kilka dni. Natomiast jeżeli chodzi już o taką kontynuację tej serii, żeby była gdzieś tam czwarta, piąta część, to no po prostu jak się jakieś rzeczy uzbierają, czy też ewentualnie na live'ach coś połapię, będę skinował jakieś takie perełki, no to to będzie się zbierało. Także ode mnie to tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapy, suba z dzwonkiem. Padajcie na Discorda, na Instagrama. Widzimy się w kolejnych. No i zostawcie na koniec znowuż hashtag głupota, jak dotrwaliście. Niech będzie ten sam, co w poprzednim odcinku. Ode mnie to tyle i trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo ja kurwa wybornie.